Cześć, siemaneczko, witam wszystkich moich widzów bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Znajdujemy się w gazowni, czyli już w miejscowości pod miastem Malmö. I mamy tutaj za zadanie zabić obrońców Sanktuarium Ciał. Z tego co widzę. Dobra. Jedziemy w takim razie. To widzę, bardzo ładna grafika nam się prezentuje. O kurde. O kurde. O kurde. O mały boss. Jakiś wijący się. Herialna zjawa. Widzicie, to zaraz sobie tu otworzymy szczelinę. Nie chcę ryzykować przechodzenia tego poziomu jeszcze raz. Tu mamy jeden punkt, to sobie zostawimy. Natomiast mamy tutaj chyba jeszcze kilka, trzy dostępne punkty. Tak się zastanawiam, co by tu zainwestować. Coś, co będzie nam, co da nam życie, między innymi na przykład. Tutaj mamy 3 punkty. Albo coś, co da nam... ja wiem. Obrażenia od kwasów to może nie, ale natomiast... Tu mamy na przykład zdrowie. Zdrowie też samo w sobie jest takie średnie. Regeneracja zdrowia, o to by się nam przydało. No to musimy się de facto przyjrzeć tymi wszystkimi umiejętnościami, ale... O, bądź do wszystkich przywołańców 4% zdrowia. O kurde, bierzemy to. 30% całkowitych odbitych obrażeń. Weźmy to. Budowa ciała. Ok, odblokowaliśmy sobie nowe, całkiem nowe umiejętności. Tutaj się, kurde, widzę, zaczyna. Ale to na razie sobie zostawmy w spokoju. Dobra, lecimy. Bamacz zaklęć. Bamacz zaklęć. Kurczę, fajna graficzka tutaj, naprawdę. Dobra. Gazownia. Nasze przywołańce będą miały trochę więcej zdrowia po tym, jak wybrałem tego skilla. Yeah, that skill's not ready. Czekajcie, tutaj chyba ten... A nie, przyjdziemy, dobra. Nie wiem, do końca gry nam zostało, ale przypuszczam, że nie za dużo. Jeszcze co prawda zostaje nam port Wolbury. Jego też będę chciał tam spróbować ogarnąć. Troszkę tych zadań tutaj mamy. Pobocznych też. Dużo pobocznych. Też może postaram się w jakiś dzień, w jakimś odcinku wykonać. Na razie skupmy się tutaj na fabule.
szans. Grubo, grubo, grubo. Nie wiem, jak duży jest ten obszar. Szkoda też, że troszkę mało zdobywa się tych punktów do tych konstelacji. Nie wybrałem jakiejś jednej konkretnej ścieżki, tylko tak troszkę, trochę przyznam się, że na pałę to przydzieliłem. Okej, tutaj chyba już jest. Wejście dalej, ale... Coś tam tutaj wpadło. O kurde. Księgi nie używamy. Chociaż przydałoby się w końcu zacząć używać. Trochę się zaczyna tutaj wypełniać. O kurde, wszyscy... Przywołajcy. Wypaczona skrytka. O kurde. Co to jest? Zdobyto osiągnięcie wyjątkowej odkrywca. O kurde. Gorsze niestety od tego, które mamy w tym momencie. Ale przebędę ogólnie może być. Co to za osiągnięcie nam wpadło? Okno zadań, okno umiejętności, okno postaci, okno osiągnięć. Ciężko powiedzieć, ale mamy... Troszkę mamy nawet odkryte tych osiągnięć, ale jeszcze sporo zostało. Coś a la Steam. Osiągnięcia na Steamie, to jest fajne. To jest trochę, powiem wam szczerze, że trochę zachęca. Ja dobrze zrobiłem, chciałbym jeszcze tam na południe pójść. No tu się zdaje, że chyba nie ma przejścia, chociaż tutaj coś jest. Tam jest chyba zejście na dół. Zejdźmy tutaj, zbadajmy do końca ten obszar.
Eterialny śledź. Kto te nazwy wymyślił? Ale fajne, ale. Jeszcze mamy kawałek mapy. No chyba jednak ten skill, który wybraliśmy, trochę nam pomaga. To nawet całkiem sporo. Dobra, tutaj mapkę mamy odkrytą. To teraz tutaj. Trzeba się wrócić. Co to kurde za jęki, słyszycie? Ja bym był w jakimś czyjstu. Ach, strach pomyśleć, co nas czeka po śmierci. Nawet nie chcę o tym myśleć. Ale na pewno trzeba być jak najbliżej Pana Boga. W życiu codziennym. O shit, ale kwas. Zaraz wszystkich NPC-ów. O kurde, boss. Boss. Nawet się szybko położył. I can't carry anymore. Dobra, wracamy. Szybko sprzeda się łup. Może tutaj. Dobra. Tutaj. Dobra, ja już sobie to sprzedałem. Żebyście nie musieli czekać, jak klikam. Wrzućmy składniki do skrzyni. Tutaj jeszcze mam jedną rzecz. Schemat. Relik. Potrafisz wytwarzać rzeź. Jeszcze by się przydał kupić troszkę miksurek. To też odkupmy. Kto to sprzedał? To też... Nie tutaj. Gdzie są miksturki? Cholera. Sorry, że tak wpartaczę. Dobra, wracamy szybko tutaj. Do gazowni. Wytwórnia ciał. To jest chyba nasz docelowy punkt. Czekajcie, bo tutaj znowu mamy ścieżkę. O! That's locked. Wyprawione z żywych ciał wejście, zamknięte przez aeterialnych. Pytanie do was, jak to tworzyć? I can't open that. Ktoś wie? Czy to się nam później otworzy? O cholera. Kurde, gdzie my schodzimy? Do jakiejś kurde... Do piekła, dosłownie do piekła schodzimy. Czekajcie, bo oberwałem teraz. To chyba na jakiś boso zapytuje. Thank you.
Tak, to chyba wchodzimy do piekła. O matko. Kurde, bela, ale balans. O mały włos, bym zginął. Gdzie ta gra nas niesie? Ja pierdziu. Widzę jakieś wyjście chyba stąd. Holy crap. Dobra, żyjemy. Jak na razie tutaj jakoś nie mogę za bardzo zadań wykonać. Być może te zadania, które mamy, dotyczą lokacji wcześniejszych. Odporność na żywioły. Te spodnie całkiem byśmy tu założyli jeszcze te najeżone futro. 49 poziom mamy. Aha, nie wiem jak to nasze obrażenia. 2600, 2700 to troszkę większe. Dobra, jest tu coś. Jest tu coś. Wejście do fabryki. Holy crap. Wchodzimy do fabryki. Do pracowni ciał. Kurde, jak tu ciemno. Zabij obrońców sanktuarium. Na razie tutaj, to bez znaczenia, którą ścieżką pójdziemy. Tak. Taki jakby aetherialny świat podziemny, gdzie to plugastwo właśnie całe się tutaj osiedliło w Malmout. O kurde, to jest ślepy zaułek.
Kurde, dala, na balans. Super. O kurde. To jakiś boss jest. Shit. To po nas tu jest, bez dwóch zdań. Się tam tłuczy gość z moimi przywołcami. Dobra, koniec. Jest. Co to jest? Brightling Success. Nowa dziennik 75. Ale słabiutki, ale zwróć uwagę, że się ty... Aha, bonus do wszystkich przywołańców. To może być fajne. Ale brakuje nam składników. Raczej poziomu. 66 poziom. No tutaj mamy wyjście, ale tutaj coś jeszcze jest. Chyba strefa detonacji, tak? Jedynym sposobem na zatrzymanie tej przerażającej maszyny i zakończenie cierpień tych kobiet jest spalenie tego do gołej ziemi. Spal to. Spal łono, zadanie zakończone, 17 tysięcy punktów doświadczenia. Wykonałem zadanie, którego de facto chyba nawet nie miałem rozpoczętego. Łono płonie, okej. Ja pierdzielę. Wszystkie padły. No wiesz. Zabij mistrza trupów. Kurde, bela, le balans. Czekajcie, bo może sobie przejdziemy tutaj dołem. Jakieś oczy się kurde patrzą. Okej, tu jest kolejny Boltgar, zbieracz miecha. Shit. O cholera, to jest boss. Czekajcie sobie tutaj trochę szczelinę. Thank you.
Kurczę, jakiś boss. Może ten. Ale to nie jest chyba związane z zadaniem. Tak mi się przynajmniej wydaje. Wracaj, piekielne pomiocie. Matko i córku. Jest ciężko, trzeba przyznać. O kurde. Duchowość, zdrowie. Jak to nasze obrażenie, zaraz zobaczymy. To samo jest. Regeneracja zdrowia troszkę mniejsza. Z tego co widzę. Nie wiem jak tam nasze te odporności. Otrzymuje całkiem sporą odporność na to dziadostwo, na krwawienie. Chociaż nie, wróć, przepraszam. To te mają odporność na krwawienie 57%. Drogi, bo zabity. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Sporo tego wypadło, ale to nie jest dalej związane nic z zadaniem. Przynajmniej tym, który mamy. Te zadania, które mamy, to dotyczą chyba miejscówek już przez nas odwiedzianych. Spora ta mapa? Nie, nawet nie taka duża, ale wydaje się, jakbyśmy tutaj grali pierwszy. Okej, tu jest kolejne coś. Kolejny NPC uratowania. Cóż za dziwny widok. Wolny człowiek tutaj, być może dojdziemy zatem do porozumienia. Musisz wiedzieć, że nie jestem już ulubieńcem aetherialnych władców. Za moje akcje przeciwko mistrzowi trupów zostałem osadzony tutaj do ostatecznego osądzenia. Oszczędź mnie, a obiecuję kontynuować walkę o przeżycie ludzi. Obiecuję ci to. Czemu cię uwięzili? Kiedy przebywałem w tym naczyniu, nauczyłem się
pasji, radości i żalu. Nauczyłem się, jak to jest być człowiekiem i odkryłem, że to fascynujące. Dobra. Okej, tak. Możecie sobie spauzować, jak chcecie przeczytać. Dobra. Strasznie długie te rozmowy. Uwolnimy gościa, oczywiście, żeby uwolnimy. O kurde, coś tutaj padło. O, przejście kolejne. Straszna ta lokacja, straszna, ale widziałem gorsze w tej grze. Dobra, jestem ciekawy, ile jeszcze nam tutaj zostało do odkrycia. O cholera. Kolejny boss. De facto zwiać. Chyba po nim. Jest wrogi boss zabity. My inventory is full. O kurde, wracamy. Wracamy na stare śmieci. Dajmy to. Dobra, przedmioty sprzedane. Tutaj mam jeszcze jakiś schemat. O, którego de facto chyba możemy sprzedać, bo już go mam. Dobra. Dajmy te buty tutaj. To wszystko wstawmy do środka. Tutaj dwa rzeczy do sprzedania. Dobra. We back. Kurczę, tu chyba nas przenosi dalej. Nie, adherialna szczelina, rzeczywiście. Kurde, nie wiem, czy ja tam chcę wchodzić. Shit. Gdzie to nas przeniesie? Holy crap, korona wzgórz. Aha, czyli z powrotem wracamy. Dobra, wszystko jasne. Wchodzimy tutaj. Wyprawione z żywych ciał wejście. Serce. Holy crap, wiecie co, może sobie tutaj skończymy ten materiał. Sanktuarium ciał. Tak, moi drodzy, tutaj sobie skończymy ten odcinek. Ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że film się wam podobał. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę. Trzymajcie się, cześć!